dobry. Dzisiaj odwiedzamy odrabiarki Okuma w firmie Biwek w miejscowości Rososzyca. Pierwsza z nich pojawiła się tutaj w 2021 roku i było to dwupaletowe, poziome centrum frezarskie Okuma model MB5000. Obrabiarka ta posiada paletę o gabarytach 500×500 mm i ładowność 500 kg. Przejazdy we wszystkich osiach X, Y i Z wynoszą po 760 mm, a czas wymiany palety to 9 sekund. Maszyna została w pełni doposażona do indywidualnych potrzeb klienta. Między innymi została wyposażona w oś obrotu palety indeksowaną co 1000 stopnia, pompę wysokiego ciśnienia 70 barów oraz wrzeciono główne obrabiarki o mocy 26 kW, 199 Nm i 15 000 obrotów na minutę. Dzięki powyższym parametrom obrabiarka zapewnia dokładność i powtarzalność produkcji. Kolejną Okumą, która zagościła w firmie Biwek, było centrum tokarskie LB4000MY o długości toczenia 1500 mm. Jedną z wielu zalet tej obrabiarki jest wrzeciono typu Big Bore o przelocie 110 mm, silniku o mocy 37 kW, co daje moment obrotowy na poziomie 1178 Nm. Dla zapewnienia jeszcze większych dokładności wymiarowych oraz możliwości obróbki ciężkich detali o dużych gabarytach w tokarce zastosowano opcję podwyższonej siły zacisku konika NC. Centrum tokarskie posiada 12-pozycyjny rewolwer narzędziowy, w którym wszystkie 12 gniazd jest napędzany. Dodatkową oś Y oraz płynną oś C. Wszystkie tokarki Okumy wyposażone są w prowadnice ślizgowe we wszystkich osiach, dzięki czemu uzyskujemy zdecydowanie cichszą, dokładniejszą pracę obrabiarki przy zachowaniu wysokich parametrów obróbki. W kwietniu tego roku dostarczyliśmy i zainstalowaliśmy najmłodszą Okumę w parku maszynowym w firmie Biwek, którą jest poziome centrum tokarskie Okuma LB3000MYW. Maszyna ta posiada narzędzia napędzane, oś Y oraz przeciwwrzecioną. Obrabiarka wykorzystywana jest do pracy z automatycznym podajnikiem pręta oraz systemem odbioru detali realizowanym za pomocą łapy pośredniej i pojemnika znajdującego się na drzwiach obrabiarki. Sam podajnik przystosowany jest do pracy z prętami o długości do 1500 mm w zakresie średnic od 8 do 80. Aby zapewnić jak największą wydajność przy zachowaniu uniwersalności, obrabiarkę doposażono w uchwyty tulejowe, jak i uchwyty hydrauliczne trójszczękowe. Nad całym doposażeniem tokarki czuwał oczywiście nasz dział aplikacji we współpracy z technologami firmy HTM. Dzięki temu klient otrzymał kompleksowe wsparcie w doborze zarówno uchwytów, pakietów, oprawek oraz pozostałego wyposażenia dodatkowego.